Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ale i kolejny odcinek z gry Skyrim. Jest ze mną oczywiście Lidia, jak zawsze. Dzisiaj nas czeka tak jakby bardzo interesująca wyprawa na sam szczyt tej góry. Myślę, że to chwilę zajmie. Oczywiście dzisiaj może w końcu nam się uda spotkać ze starymi dziadami z brodą. Tak, po drodze oczywiście zabił mnie z 5 razy niedźwiedź, raz ork. Poza tym atakował mnie co chwilę wilki i leśne elfy. A miejmy nadzieję, że dzisiaj droga pójdzie bez problemów, ale już widzę, coś nas tutaj próbuje zaatakować. O, pierwszą rzeczą, która nas próbuje zaatakować, jest mój telefon. Oczywiście zapomniałem jeszcze wyssać duszy z tego wilka. Czy Lidia nam zginęła? Nie, stoi tam i z łuku strzela. No dobra. Nie wiem, czy ma sens nagrywanie tej całej drogi, bo wiadomo, ile to będzie trwało. A po drodze pewno nic nas ciekawego nie spotka, więc myślę, że po prostu zrobię w tym miejscu cięcie, a ciąg dalszy odcinka już będzie albo jak będą siwobrodych, albo tuż przed nimi, jak może się wydarzy coś ciekawego. Dlatego też ja tutaj robię na chwilę cięcie. Tak, wiem, cięcie na początku odcinka, bardzo kreatywne, no ale wiecie. Dlatego też ja do was wrócę już za sekundę. Co za debil projektował te schody. Mam nadzieję, że kasy za to nie... Nie, no troll śnieżny. Ja myślałem, że tutaj co najwyżej spotkamy wilki, a to nagle troll wyskakuje. Z tego co pamiętam, ten troll bije strasznie mocno, więc nie będziemy się z nim... Ała! Zadawać. Chociaż... Może widzimy, Lidii dobrze idzie. Jestem ciekaw, co z trolla wypadnie. Tylko nadzieję, że Lidia to przeżyje. Ciekawe, czy ten troll się regeneruje, bo ogólnie trolle w grach komputerowych... Czy ja tu zaraz zginę? Nie, nie, ja nie chcę pokonywać tej drogi od nowa. Lidio, Lidio. Spierniczamy. Nie, on mnie gonić teraz będzie. On mnie teraz będzie gonił. Też wpadłem na genialny pomysł, żeby go atakować i nie spierniczać. Leci za... On mnie teraz będzie cały czas gonił? Czy to jest jakaś masakra? Dobra. To bawimy się w Benihila. Ta muzyka z Benihila by pasowała idealnie. Gonisz mnie jeszcze? Jezu, on mnie cały czas goni, ale na szczęście jest coraz dalej, więc nie jest źle. Aczkolwiek cieszyłbym się, gdyby dał sobie spokój i mnie w spokoju zostawił. Tak, taka impreza po drodze do Siwobrodych. Dobra, chyba sobie dał spokój. Mam nadzieję przynajmniej. Mam nadzieję, że Lidii nie zagryzie przez to, że ją tam zostawiłem. No zostaw mnie już w spokoju. Cały czas go mam na znaczniku. Dobra, spierniczamy stąd. Nie ma co mu się przyglądać. Dobra, troll zniknął. Teraz trzeba włączyć mapę, gdyż odkryłem, że jak się włączy mapę, to Lidia się dziwnie do nas teleportuje. Nie? Czyli widać, źle odkryłem. No nieważne. Tak, mieliśmy małą wpadkę po drodze z trolem. Lidię mi zagryzł. A, po ostatnich przygodach ze smokiem ona powinna być odporna na takie przygody. No dobra, no to ja idę dalej. Jestem ciekaw, czy tych stopni po drodze jest faktycznie 7000, bo odnoszę wrażenie, jakby ich było więcej, bo idę, 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 już nie mogę. Zamiast zrobić normalne, proste schody, to oni zrobili schody, które się ciągną na górę, na dół, na górę, na dół, dookoła całej góry. Ogólnie to odnoszę wrażenie, że jestem strasznie wysoko. Daleko jeszcze? Podobno nie. Znaczy teoretycznie, tak jak na mapę spojrzę. O! Chyba jesteśmy na miejscu. Widzimy jakieś mury. Nie, no ale ja się zaczynam martwić o Lidię. Miło by było, jakby się jednak pojawiła. Nie ma jej. Trudno, może jak wejdziemy do zamku, to się pojawi. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Przynajmniej tak to wygląda. Nawet nie musiałem cięcia robić. Szaleństwo. I w końcu będziemy mogli sobie pogadać z dziadami z brodą. Z tego co kojarzę, tutaj jest skrzynia, dokładnie. Ja pamiętam, że ja w tej skrzyni zazwyczaj trzymałem kości smoka. Czyli to był tak jakby mój bank, ale uznałem, że w sumie te kości mi nie są do niczego na razie potrzebne, więc je po prostu sprzedam, jak będę w mieście. Bo tylko mi miejsce zawalają, a jak wiadomo, te kości są strasznie ciężkie. Dobra, dotarliśmy w końcu do tych starych dziadów z brodą, czy nie? No bo już się doczekać nie mogę. Idę do nich i idę. Już od nie wiem kiedy.
Ogólnie między nagraniami ja tyle pobłądziłem, żeby dotrzeć do tego miejsca, do którego dotarłem na początku odcinka, że to jest masakra jakaś. Dobra, ale przynajmniej Lidia się znalazła. Siema! Podobno A mnie zatem szukaliście. smocze dziecię objawia się w tej właśnie chwili, No, w siema. kierunku Cieszę epoki. się. No, co ty jej robisz? A tam! Nie Zobaczymy, będziemy czy się naprawdę rozdrabniać. posiadasz dar. Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy Czy twego jesteś głodu. tego pewny? Guardzi w Białej Grani nie byli zbyt zadowoleni. Dobra! Mów, Fus! rzecz naraz. Pokaż, Co smocze dziecię. zadziałało? To naprawdę ty. Okej. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w No imieniu siema, Szymrona. Argeier. Powiedz, smocze dziecię, Nie mam szczerze dlaczego tu mówiąc zielonego przybyłeś? pojęcia. Kazali mi przyjść, to przyszedłem. Dobra. Jesteśmy tu, by wspomóc cię w drodze do celu, tak samo jak siwobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi Aha. przez Trochę się czuję potoki. jakiś Power Rangers, który przychodzi do Zordona. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akatosz zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie Podobno nie, bo znalazłem. jest chyba w trzecim Jesteś dodatku jedynym inny dziecięciem, które do tej Dragonborn, pory z którym przed trzeba nami walczyć, ujawniono. albo coś takiego. Tylko Nie tyle wiem. mogę powiedzieć. No dobra, już Udało ci się naukę chcę. pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar, lecz czy masz hart i charakter, by kroczyć wskazaną ci ścieżką? Czuję się niczym na To się zaraz egzaminie. okaże. Nawet bez Dobra, treningu quest udało ci się zrobiony. Co teraz pokonać mi będą kazali pierwsze robić? Jestem kroki na ciekaw. drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Co? Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz w narzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Dobra, Wszystkie dajesz. krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Tak, wiem, skacząc w kółko Ich zachowuję powagę chęta sytuacji. nauczy cię ro, drugiego słowa nieugiętej siły. Który to Ro jest? znaczy w smoczym Siema, języku miałeś mnie równowaga. nauczyć ro. Połącz ją z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój tuum. Ro. Aha, i mi podłogę pokazali. No i co? Ale, no, no co? A, po prostu miałem na podłogę wejść. Okej, spoko. Czyli okazuje się, że słowa dostajemy nie tylko w jaskiniach stablic, ale także z podłogi? Lecz nauka słów Dobra, mocy gadamy z nim. to jedno krok pierwszy. Czy teraz Musisz nasz fus odkryć będzie ich silniejszy? Teraz będzie znaczenie fus poprzez ro? nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Rozumiem, że wy też Jako jesteście smocze wszyscy dziecię jesteś Dragonborn? w stanie Przed przejąć chwilą swój się dar zastanawiałeś, czy ja jestem jedynym, a teraz się jednym okazuje, że wy wszyscy podpływem jesteście? oka. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia ro. Ro. Aha, w sensie, że dał mi darmową duszę smoka. Okej, dzięki. Ale w sumie już miałem jedno na zapas. Użyj Dobra. krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. Okej. Ale... Krzyk rzuca! Czy to są te pojawiające się cele? Pusk! Ro! Oj. Tak jakby wam trochę demoluje chałupę, ale co tam. No i co? Dobra robota. Jeszcze raz. No nie mogę, muszę poczekać, aż się przeładuje. Spokojnie. Lidia, Krzyk odejdź. Ach, Lidia jak zwykle musi w dobrym miejscu stać. Lidia, odejdź! Lidia, do domu, kobieto. Lidia, idealne miejsce na szybko się odezwij. pogaduszki sobie Jeszcze wybrała. raz. No super, daj jeszcze raz. Krzyk rzuca! Fus, Pusk! ro!
Ach, Lidia, Lidia, ty to naprawdę niespełna rozumu jesteś. Twój tłust Ale i tak jest bardzo mądrzejsza od dokładnie. Fangala, czy jak by tam było, Masz w tego, sobie którego miałem potencjał pierwszego. na smocze dzieci. Lidia, co tam? Jak żyjesz? Następną Trzymasz się próbę jeszcze? przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Okej. Tori. Czyli to jeszcze nie wszystko. O, następne słowa mocy poznamy. Okej. Niech będzie. Szybciej, dziad. Nie umiesz po schodach chodzić? Zbugował się, czy co? Jak ty pokracznie chodzisz w ogóle? Oj, coś czuję. O, chciałem tam wejść, ale nie, bo się zgubię jeszcze w ogóle. Będzie wtedy fajnie. Okej. No dobra, idziemy na dziedziniec, zobaczymy, jaki test dla nas tam przygotowały dziady z brodą. Aczkolwiek ja już chcę emocji, ja już chcę przeciwników prawdziwych, a nie jakieś ro. Nie zimno wam ogólnie jest tak tutaj, w takich szlafrokach samych? No dobra. No co tam? Siema. Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie Uuu. nowego trzyku. Mistrz Bory nauczy cię ult, Ult. to znaczy Ult. tornado. Ult. Co znowu z podłogi się go naucza? Okej. Musisz usłyszeć słowo w sobie, No, zanim będziesz w słyszę stanie słowo w sobie. przebrać Ult. się w ult. Tornado, tromba Tutaj cię powietrzna. mistrz podzieli się z tobą Aha, znajomością czyli za to słowo rozumiem także nie pod... na to słowo także nie potrzebuję smoczej duszy, gdyż dostanę ją od starego dziada. Dobra. Niech będzie. Ciekawe, czy to jest ten sprint. Zobaczymy, jak szybko twoje Tak, to jest zdolności ten sprint, dlatego zareagują. ja robię takiego switcha i biorę trąbę powietrzną. Dobra, i z tego co kojarzę, muszę. Mistrz To ult jest sprint taki jakby. zademonstruje ci trąbę powietrzną. Okej, okay, no Następnie zademonstruj. przyjdzie twoja kolej. No, pokaż. Mistrzu Bory, heks! Ludzie, teraz Ech, twoja to, jak kolej. to komicznie wygląda. Zakrzymnie. Mistrz Bory otworzy bramę. Użyj trąby No, powietrznej tylko dlaczego to wyżej. się nazywa tromba Za bramę, powietrzna? nim się Co to ma w zamknie. ogóle do trąby powietrznej? No. I tyle. Dobra. Trąba powietrzna nauczona. Tak szybkie opanowanie nowego tułu jest Zadziwiające. zadziwiające. Słyszałem No opowieści widzicie, o jaki ja zdolny zdolnościach jestem. smoczych To dzieci, dobra, możecie mi już dać ale muszę dyplom, ci ukończenia naprawdę studiów, czy oddać. świadectwo. No dobra, dzięki, co dalej? Już spoko, już wiem, że Krzyżowo-Rak jestem na super, nie ostatnią muszę próbę. aż się upewniać w tym. Odzyskaj róg Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni Ustengrad. Nie Okej. zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Dobra, mamy kolej. Dostaliśmy achievement. Achievement! A za dowiedzmy się, dlaczego jest ich tylko czterech. Pięcioro. Nasz przywódca, Parturnax, mieszka samotnie na Czyli co szczycie mówicie, że wasz Tarnów przywódca jest Świata. taki forever Gdy alone swoim trochę? głosem zdołasz otworzyć drogę, będzie to znak, że czas z nim porozmawiać. Może zaprosicie go na imprezę albo coś? Dobra, nie chcę się z nimi gadać. Zobaczmy, Niech co oni cię nam dali za wiatr nową prowadzi. misję. Gdzie teraz mam się udać, moi drodzy koledzy? Stare dziady z brodą. Tutaj nie. Tutaj też nie. Czy ja mam w ogóle tego questa aktywnego? Oczywiście, że nie. Teraz to powinno się gdzieś pokazać. Tylko gdzie? Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu. Oj, kawałek drogi, to myślę, że po prostu zrobimy coś innego. Tylko w sumie, co ja mógłbym teraz robić? Kurczę, może sobie zwiedzimy jakąś jaskinię, skoro mam jeszcze chwilę. To zbadane, to zbadane. Tylko, że tutaj wszystko jest pobadane. Sanktuarium Staroblasku. Dobra! Idziemy do pierwszej lepszej jaskini. Po prostu nie chciałbym, żeby odcinek krótki wyszedł, to nie chce mi się teraz taki kawał drogi wybierać.
Dlatego też po prostu odwiedzimy sobie jakąś pierwszą, lepszą jaskinię. Tutaj mamy taką śliczną jaskinię w górach. Może coś ciekawego w niej będzie. I jakieś skarby magiczne. Dlatego też idziemy tutaj. Tak, żeby za szybko odcinka nie kończyć. No bo z tego co widzę, on trwa nawet nie 20 minut, więc to by było trochę lipa go teraz kończyć. Dlatego też zrobimy sobie szybką wyprawę po górskiej jaskini. No i myślę, że wtedy będziemy mogli skończyć odcinek. Dobra, jesteśmy w górach. Nie wiem, co nas tutaj czeka, szczerze mówiąc, ale już widzę. O! Wampiry! O, jak dobrze tutaj przyszedłem. Dlaczego ja mam piorun w pierwszej ręce? Czyli widać, opłacało się jednak tutaj przychodzić, bo się okazało, że jednak wampiry faktycznie w tej grze istnieją. A, już się ostatnio martwiłem, że wampirów nie ma w ogóle. A widzicie, jak mi się trafiło fartownie? No dobra, to jako, że tutaj mamy wampirzych sługów, to przypuszczam, że lepsze wampiry także będą. A, czyli lepiej trafić nie mogłem. Ach, to jest ta moja intuicja olejowa. Widzicie? Zwiększa odporność na ogień? Nie, tego nie zbieramy. Co prawda mogłem to rozbić i enchant z tego zrobić. Kurczę, ale czy ja mam w ogóle udźwig na takie rzeczy? Sprawdźmy. No nie bardzo, bym musiał coś wyrzucić, tylko nie wiem za bardzo co. Przedmioty, co tu wyrzucić? Strój, coś bym musiał wyrzucić, bo ja nie mam w ogóle... Kurczę. Zwoje, pożywienie. Klucze różne, może tutaj coś mógłbym wywalić. Najchętniej ten walił smocze łuski, bo są strasznie ciężkie, no tylko, że one są strasznie drogie. A nie, to tylko jeden wasz. Dobra, to weźmiemy. Rozbijemy to w mieście, dobra. Lecimy w głąb jaskini, zobaczymy, czy faktycznie tutaj będzie więcej wampirów. Byłoby miło. Bo nie po to kupiłem dodatek, żeby żadnego wampira nie spotkać. Nie da się ukryć. Dobra. Młody wampir. No ja ci dam, co mi robisz? Jest jakaś pułapka z sufitu na nas jeszcze spadła. Masakra, dobra, co ty masz? W sumie widzę, ci nasi przeciwnicy mają dość sporo itemów pochowanych po kieszeniach, więc dobrze, że ich spotkaliśmy. Siema, kolejny wampir? Ta, wampirzy sługa tym razem, to nie jest wampir. Możecie podjarać tak dla odmiany. No gdzie z tym mieczem we mnie wymachujesz? Daj sobie spokój, tak. Lidię już ktoś tam wysysa. Weź te zęby od niej. Oj, sorry Lidia, chyba oberwało ci się przez pomyłkę. Dobra, lecimy dalej. Nie za zimno wam tutaj, chociaż w sumie wampiry to są żywe trupy, więc chłód powinien ich zadowalać. Dobra, mamy coś tutaj. Kufer. A co w środku? O, mikstury leczące. Jak ja się cieszę, jak mikstury leczące spotykam. Bo jak wiadomo, ostatnio trochę ich zmarnowałem. Właściwie wszystkie, a nie trochę. Podczas randomowej walki ze smokiem. Dobra, lecimy dalej. Strasznie cienkie, ciasne korytarze tutaj są. Jestem ciekaw, czy tutaj na końcu będzie coś ciekawego, czy tylko to jest taka jaskinia, w której tak naprawdę nic szczególnego nie ma. O! Wow, co mi robisz? Co ty mi robisz? Dużo tego wampirzego pyłu w nich jest, w sumie nie ma co się dziwić, w końcu to wampiry. Jestem ciekaw, czy można na coś to przerobić. Dobra, przejdziemy się górą tutaj. Może znajdziemy jakieś przedmioty przydatne. Co ci jest? Ale w sumie tam na dole też coś jest. I teraz nie wiem, czy iść górą, czy dołem. Dobra, zejdźmy tutaj. Zobaczę, co jest tutaj. Aczkolwiek obawiam się, że tutaj może być ta właściwa droga. I że przez to mogę coś ominąć. O, siema. A ty co, tutaj zaciąłeś się? Zaczął się o krzesło. Oj. W dziwnej pozycji umarłeś, no ale co tam, dobra, kolejny wampirzy pył, dużo z nich wypada, czego? Okej, zniszczenie wzrasta do 24, wbijamy level? Nie, wydawało mi się, ale widzimy, mamy dużo mikstur leczących tutaj,
I bardzo dobrze, tylko że oczywiście nam się udźwig skończył. Co mogę wywalić? Może jakieś pożywienie? Kotlet z dziczyzny. Dobra, wywalamy kotlety. Sorry, ale niestety nie mam tyle udźwigu, żeby to wszystko nosić. Może książki jakieś wywalimy? Kurczę, książki wszystkie ważą 0. Tutaj jest coś ciężkiego. No te kości, no ale mi szkoda ich wywalać. Wywalimy słomę, bo nie wiem do czego to służy. I szkło też. Przypuszczam, że to jest do budowania domu, ale i tak na razie się tym nie zajmuję, więc w nosie z tym. Mamy tu jakieś książki. Mówię, nie będę tego teraz czytał, bo szkoda czasu. Dobra. W sumie mógłbym też przedmioty dać Lidii, ona by mi poniosła, no ale kobieta nie będzie za mnie dźwigać ciężarów, no bez przesady. To jest minus tego, że wybrałem kobietę, bo teraz jej nie chcę ciężarów dać do noszenia. Dobra, ale tutaj był jeszcze jeden taki mały korytarz, co jak się okazuje, to chyba nie jest główna droga, więc tutaj zajrzymy. Mogę to przeszukać? Nie, ale mogę zajrzeć do tego otoku. Jak mamy dużo wytrychów, nagle 43 nam się zrobiło. No, tutaj trochę do góry. Dobra, mamy to. A w środku co? Nic ciekawego. Ten łuk pewno jest lepszy od tego, co ma Lidia, no ale mówię, nie mam miejsca na takie rzeczy. Kolejne książki. Dobra, idziemy na dół. Bo zaraz się okaże, że zbyt krótkiego odcinka wyjdzie nam mega długi. A to też nie będzie zbyt dobrze. Dobra, teraz idziemy tędy. Jest coś tutaj? Ogólnie to jesteśmy w jaskini, a dziwię się, że nie ma żadnej rudy do pokopania ze ścian. Dzień dobry. Mamy tutaj jakieś wampiry, czy nie bardzo? Wygląda to, że... Co? Dotarliśmy w jakieś dziwne miejsce. Jestem bardzo ciekaw, cóż to będzie. Ogólnie między nagraniami pomyślałem sobie, że przejdę te wszystkie jaskinie, które spotkałem po drodze, no bo jak widzicie, na nagraniu szkoda czasu, żeby to wszystko... Ło, pająki! Tak, ogólnie dzisiejszy odcinek jest taki bardziej randomowy, bo w sumie nie planowałem, że go będę nagrywać i jakoś dużego planu na niego nie mam, więc jest taki trochę zamotany i nie za bardzo wiem, co robić. I z tego też właśnie wynika moja wycieczka do tego jakże mroźnego i ponurego miejsca. Ale jak już tutaj jesteśmy, to zwiedzimy je całe, bo jestem ciekaw, co nas na końcu spotka. Dobra, sól oczywiście weźmiemy, bo ostatnio jak próbowaliśmy stworzyć jakąś zupę, to nam soli właśnie brakowało. Jest coś tutaj ciekawego? Kolejne książki, kurczę. Z jednej strony nie chcę się tych wszystkich książek przeglądać na nagraniu, bo szkoda czasu, ale z drugiej niektóre z nich zwiększają umiejętności i szkoda, że nie odróżniam. Wow. Dobra, lecimy dalej. Udźwig mi się zaraz znowu skończy, zaraz znowu będę musiał coś wywalać i będę miał problem, co? Dobra, wampirzy sługa po raz kolejny gdzieś tutaj sobie biega, tylko... Gdzie on jest? O, siema! No i widzisz, i po co ci to było? Tak, widzimy, chyba po raz kolejny trzeba będzie poziom trudności zwiększyć, bo przeciwnicy już nie stanowią żadnego wyzwania i giną od jednego ciosu. No ale to mnie trochę w tej grze wkurza, że większość przeciwników ginie od jednego ciosu, ale też się zdarzają tacy jak na przykład smok czy nekromanta, ten taki wielki, który nas zabija na dwa hity. Same młode wampiry, a nie ma starego wampira? Młody wampir. Siema, no gdzie z mieczem na mnie masz? To ja na ciebie z ogniem. Jarajcie się wszyscy. Już zginęli wszyscy? Nie, nie wszyscy, tutaj jeden żyje. Leczymy się. Tak, w ogóle nie używałem wcześniej czarów leczących, bo ja całkiem zapomniałem, że ja je posiadam. Dobra, robimy tak. Jest coś tutaj ciekawego? Wampirza zbroja. W sumie nic szczególnego te wampiry nie dropią. Ale w sumie dotarliśmy do ciekawie wyglądającego miejsca. Jakieś posągi. Boże, co za brzydactwo. Myślałem, że to jakaś kobieta z jakimś wilkiem czy innym zwierzęciem. A to jest coś mega brzydkiego. Kim jesteś?
Jesus, dobra, nieważne. Co tutaj w ogóle jest? Cesarski jakiś nieżywy, tutaj pełno żarcie, ale żarcie nie zbierałem, bo po prostu nie mamy jak tego wszystkiego podnieść. O, skrzynia. Abym ją prze... a to jest dobre. Mikstury są potężniejsze. Kurczę, i teraz... Jak to zrobić? Jak to ogarnąć? Bo zebrałem parę dobrych przedmiotów. I robimy tak. To użyjemy. Nauczymy się przez ten, w ten sposób zaklęcia. Oprócz tego... założymy... te rękawice. Te byśmy w sumie mogli Lidii oddać. Lidia, chodź. Wymienimy się. Osłaniam cię. Chcę się z tobą wymienić, bo w sumie te rękawiczki, które dostałem, są lepsze i... chociaż w sumie te jej buffa dają, więc nie. Jednak zostawimy te, jej te, które ma, a te, które my mamy, wywalimy. Nie broń, tylko strój. Gdzie te rękawiczki są? To. To wywalimy. Dobra. I lecimy dalej. Czy to jest już koniec tej jaskini? Wygląda, jakby to był już koniec, więc tak. Jaskinia cała zwiedzona, wampirzy lord pokonany. W sumie nawet rękawiczki dostaliśmy lepsze niż mieliśmy, więc przygoda się opłaciła. No dobra. Myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Przygód na dzisiaj w Skyrim starczy. Wiem, że dzisiejszy odcinek był trochę nieogarnięty i za dużo się w nim nie działo, no ale... Tak jak mówiłem na początku, ta seria będzie bardziej taka randomowa. Jeżeli przyjdzie mi ochota pograć sobie w Skyrim, to po prostu sobie odpalę i w niego pogram. Jeżeli przyjdzie mi ochota go ponagrywać, to też go ponagrywam. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. No dobra, ale już za bardzo przedłużam i gadam bez sensu, dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejne, w których na razie nie wiem, co będę robił, ale to zobaczymy wkrótce. Dlatego też trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!